Witaj, nazywam się Maria Lepucka, jestem położną i certyfikowaną doradczynią laktacyjną. A to jest mój kanał dotyczący zdrowia, ciąży i porodu, opieki nad dzieckiem oraz karmienia piersią. Tematem dzisiejszego odcinka są wizyty patronażowe. Jeśli zastanawiasz się, co to takiego, czy warto z tego korzystać, czy jest to obowiązkowe, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Wizyty patronażowe są to takie wizyty położnej po porodzie, które odbywają się u Ciebie w domu. Te wizyty są dedykowane zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku. To nie jest tak, że ktoś przydziela Tobie położną środowiskową, czy że te wizyty są w jakiś sposób obowiązkowe, że muszą się odbyć i jakaś przypadkowa położna musi odwiedzić Ciebie w domu. To jest Twój wybór, to Ty wybierasz położną środowiskową, która odwiedzi Cię w domu po porodzie, która będzie realizowała u Ciebie i Twojego dziecka wizyty patronażowe. Co więcej, polecałabym wybrać sobie taką położną świadomie i zrobić to jeszcze w okresie ciąży, a najlepiej nawet już na początku ciąży, dlatego że położna środowiskowa tak zwana nie zajmuje się wyłącznie wizytami patronażowymi po porodzie, ale również opieką w okresie ciąży. Sama realizuję od wielu lat wizyty patronażowe oraz sprawuje opiekę nad kobietami w ciąży i chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć o tym, jak wygląda taka typowa wizyta patronażowa, czego możesz się po niej spodziewać, skąd się bierze ta położna środowiskowa, która odwiedzi Ciebie i Twoje dziecko w domu po porodzie, jak to załatwić i ogólnie jak to mniej więcej wygląda, tak żebyś miała taki obraz, taki kształt tego, jak powinny, jak mogą wyglądać wizyty patronażowe, co jest punktem obowiązkowym, a co jest punktem takim trochę ekstra. Przede wszystkim wizyt patronażowych jest zwykle od 4 do 6, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich również więcej. To nie jest tak, że możesz mieć maksymalnie 6 wizyt patronażowych, ponieważ jeżeli sytuacja tego wymaga, mogą one odbywać się częściej i może być ich po prostu więcej. Te wizyty odbywają się najczęściej od momentu wyjścia ze szpitala do około 6 tygodnia po porodzie, czyli przez cały ten okres połogu. To jest cała Twoja opieka medyczna i edukacyjna przy okazji dla Ciebie i dla Twojego dziecka, ponieważ pierwsza wizyta u pediatry może odbyć się dopiero po 4 tygodniach od porodu. Oczywiście, jeśli chcesz, może być wcześniej, ale pytanie, czy warto jeździć po przychodniach i gabinetach z tak małym dzieckiem. Natomiast Twoja pierwsza wizyta kontrolna od momentu wyjścia ze szpitala, taka ginekologiczna, odbywa się po 6 tygodniach i co ciekawe, może odbyć się u Twojego lekarza ginekologa lub u Twojej położnej również. Jest to taka wizyta zamykająca cały połóg. Natomiast w międzyczasie są właśnie te wizyty patronażowe. I tak jak wspominałam, zwykle tych wizyt jest od 4 do 6. Najdłuższa, najbardziej taka złożona jest ta pierwsza wizyta. Jeżeli nie zdążyłaś poznać swojej położnej w ciąży, no to trudno, już się tego nie da cofnąć, jeśli już urodziłaś oczywiście, bo jeśli jesteś nadal w ciąży, to jeszcze możesz ten kontakt nawiązać. Jeżeli Ci się nie udało, no to trudno, poznasz swoją położną już po urodzeniu dziecka. Więc wtedy taka pierwsza wizyta jest taką wizytą trochę zapoznawczą, żebyś mogła poznać położną, żeby ona mogła poznać Ciebie, Twoje dziecko. Również przejrzy dokumenty, które otrzymałaś w szpitalu, zapyta Ciebie o przebieg porodu, o ten okres poporodowy, kiedy byłaś jeszcze z maluchem w szpitalu oraz zapyta, czy coś Ciebie martwi, czy z czymś masz problem, o coś się niepokoisz związanego ze stanem zdrowia Twoim, Twojego dziecka, a może z Twoim stanem emocjonalnym. To są takie ważne punkty tej pierwszej takiej rozmowy z położną po porodzie. Zazwyczaj taka pierwsza wizyta odbywa się około 2 dni po wyjściu ze szpitala. Czasami jest to na drugi dzień po opuszczeniu szpitala, czasami druga, trzecia doba. Najlepiej jest poinformować swoją położną o tym, że już urodziłaś dziecko, że wychodzisz do domu i wtedy na pewno ta wizyta będzie szybsza, ponieważ szpital teoretycznie informuje położną o fakcie urodzenia się dziecka, ale często z opóźnieniem. Więc aby ta wizyta odbyła się na czas, warto po prostu skonsultować się, skontaktować się ze swoją położną. Jak tylko maluch się urodzi, albo jak tylko jesteś wypisana do domu z maluszkiem i wtedy ustalić taki optymalny termin tej pierwszej wizyty. Jeżeli chodzi o to, co ta wizyta obejmuje, to obejmuje oczywiście tą rozmowę, o której już wspominałam, wywiad szczegółowy na temat zdrowia Twojego i dziecka. Jest to, tak jak wspominałam, również opieka zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Jeżeli chodzi o mamę, to położna środowiskowa może obejrzeć rany po cięciu cesarskim, czy rany na kroczu po porodzie, jeżeli takie posiadasz, bo być może nie masz żadnych ran po porodzie. Położna może zapytać o Twoje krwawienie,
krwawienie połogowe, zbadać Twoje piersi, zapytać, czy coś się u Ciebie dzieje niepokojącego. Jeżeli wszystko jest w porządku, to następnie przechodzimy do dziecka i dziecko za każdym razem, przy każdej takiej wizycie powinno być dokładnie obejrzane i zważone, czasami nawet zmierzone. I tutaj jest mnóstwo miejsca, a przynajmniej powinno być mnóstwo miejsca na Twoje pytania, wątpliwości, na jeszcze dokładny instruktaż pielęgnacyjny. Nawet jeśli miałaś taki instruktaż czy szkołę rodzenia przed urodzeniem dziecka, jest to jednak troszeczkę coś innego niż opieka już nad żywym człowiekiem. Więc jeszcze raz możesz uzyskać wszystkie informacje, jak dziecko prawidłowo nosić, podnosić, jak obracać, jak układać do snu, jak prawidłowo dziecko kąpać. Położna może nawet razem z Tobą po raz pierwszy wykąpać dziecko, żeby pokazać Ci, jak prawidłowo należy to robić. A więc jest to naprawdę ogrom wiedzy i takiego wsparcia, zwłaszcza jeśli jest to Twoje pierwsze dziecko, to możesz mieć mnóstwo pytań, niekiedy wydawać by się mogło banalnych, no ale dla Ciebie ważnych, i to jest ten moment, gdy możesz o to wszystko spytać. Położna w czasie takiej wizyty zawsze, na każdej wizycie, powinna dziecko zważyć, ponieważ waga jest ważnym wyznacznikiem zarówno zdrowia dziecka, jak i prawidłowego karmienia piersią. Wizyty położnej środowiskowej, przynajmniej w podstawowym zakresie, powinny obejmować również poradę dotyczącą karmienia piersią, natomiast nie jest to sensu stricte porada laktacyjna. Oczywiście ja, będąc doradcą laktacyjnym, świadcząc usługi prywatnie, to łączę najczęściej, jeśli jest taka potrzeba, poradę laktacyjną z wizytą patronażową. Natomiast taka położna środowiskowa z NFZ-owskiej przychodni również takiej pomocy może Tobie udzielić. Położna w czasie takiego patronażu powinna obejrzeć skórę dziecka, zobaczyć, czy nie ma tam żadnych zmian skórnych. Jeśli są, to powiedzieć Ci, co to jest, jak o to dbać, jak pielęgnować taką skórę. No i oczywiście powinna ocenić, czy maluszek nie ma żółtaczki. A jeżeli ma, to zalecić dalsze postępowanie, ponieważ niekiedy ze szpitala wychodzi się na drugą lub trzecią dobę po porodzie i dokładnie po wyjściu ze szpitala zaczyna się pojawiać żółtaczka. Czasami jest to tylko żółtaczka fizjologiczna, ale niekiedy przekracza te normy fizjologii i zalecane jest dalsze postępowanie. W trakcie takiej wizyty patronażowej możesz zapytać o wszystko, co jest związane z opieką nad dzieckiem, pielęgnacją dziecka, pierwszymi spacerami, pierwszymi podróżami. Bardzo ważne dla rodziców też jest to, jak pielęgnować pępek, ten kikut pępowiny, zanim odpadnie, jest bardzo często tym, co rodziców bardzo stresuje, bardzo często boją się prawidłowo pielęgnować pępek, prawidłowo go czyścić, nie są pewni, czy goi się on tak, jak powinien, więc to jest ten moment, żeby rozwiać wszystkie swoje wątpliwości również w tym zakresie. Dość często pytacie mnie o to, czy wizyty patronażowe są obowiązkowe, czy musicie się na nie godzić. No i na początku bardzo mnie to zaskakiwało. Jak można pytać, czy ja się muszę zgadzać, skoro wizyta patronażowa jest bardziej przywilejem niż obowiązkiem. Natomiast później zagłębiłam się w temat i zrozumiałam, o co chodzi. Po prostu jest jakiś stereotyp dotyczący wizyt patronażowych położnej. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę. Ten stereotyp polega na tym, że wydaje się, że wizyta patronażowa służy temu, żeby Was oceniać, żeby sprawdzić, czy macie w domu czysto, żeby sprawdzić, jak się dzieckiem zajmujecie, czy macie dobre warunki w domu. No i nie do końca jest to prawda. Oczywiście ocena warunków, w jakich żyje dziecko, jest elementem takiej wizyty patronażowej, no ale nie chodzi tutaj o to, żeby oceniać, czy macie w domu super luksus, czy jest tak dosyć średnio. Czy jest super czysto, czy może jest bałagan. To nie o to zupełnie chodzi. Chodzi tylko o to, żeby ocenić, czy warunki są bezpieczne dla dziecka. Po prostu tyle. Jeżeli jesteście normalną rodziną i żyjecie w zupełnie przeciętnych, normalnych warunkach, to nie macie zupełnie czego się obawiać. Położna nie przychodzi po to, żeby Was w jakikolwiek sposób oceniać. Położna, która Was odwiedza, powinna Wam oferować wsparcie, pomoc. Także gdy sobie z czymś nie radzicie, to nie powinna tego oceniać, tylko Wam pomóc w tej trudnej sytuacji. No i w związku z tym wszystkim niezmiernie ważne jest to, aby świadomie, samodzielnie wybrać sobie położną. Nie dzwonić do przychodni w ostatniej chwili, żeby przydzielono Wam jakąś położną, jakąkolwiek z przypadku, tylko poznajcie wcześniej tą osobę. Bardzo często po prostu nie z każdym łapiemy dobry kontakt, a położna powinna być osobą, z którą będziecie czuć się swobodnie, z którą będziecie mogły swobodnie porozmawiać o wszystkim. To są często kwestie bardzo intymne, więc
powinna być to osoba, która da Wam poczucie bezpieczeństwa, swobody i z którą będziecie się chętnie spotykać, tak żeby wizyty patronażowe jak najwięcej wnosiły do Waszego życia jako matek, tak, a nie były jakimś przykrym obowiązkiem. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę Waszych wątpliwości związanych z wizytami patronażowymi po porodzie. Tak jak wspominałam, realizuję je od wielu lat, z tą różnicą, że już od dłuższego czasu są to tylko prywatne wizyty, więc panie, które wybierają moją opiekę, wybierają ją świadomie i celowo chcą się właśnie ze mną spotkać, więc myślę, że jest im łatwiej i dzięki temu mi również jest łatwiej się z nimi spotykać, bo jestem oczekiwanym gościem w ich domach. Czego życzę wszystkim położnym, które świadczą wizyty patronażowe. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące wizyt patronażowych, ich przebiegu, tego, co należy do obowiązków położnej, to po prostu pytajcie w komentarzach, a ja bardzo chętnie na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości odpowiem. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ już wkrótce pojawią się na nim kolejne nowości. Bardzo serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia!